Wartość inwestycji amerykańskich w Polsce przez ostatnich 30 lat to ponad 60 miliardów dolarów. Obecnie największymi prowadzonymi projektami są centra usług chmurowych Microsoft i Google oraz podpisana 19 października umowa międzyrządowa na współpracę w zakresie rozwoju energii atomowej. Naszym gościem jest Tony Hash, prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Dzień dobry, witam w Biznes 24. Panie prezesie, czy pan jest wśród tych 90 milionów Amerykanów, którzy już zagłosowali? Tak, na pewno już głosowałem. Już pan głosował, dobrze. Nie będę pytał o to na kogo, bo tutaj obowiązuje tajemnica wyborcza. No ale czekamy. Zapytam w takim razie, kto według pana zwycięży w wyborach? Jeżeli miałem kółko krystaliczne, że nie muszę pracować, panie redaktor, ale wszystkie sondaże wyglądają, że prawdopodobnie będzie zmiana administracji i będzie nowy prezydent w styczniu, ale jeszcze czekamy na ostatni głos. Jeśli jest zbyt wcześnie, ale wygląda, że będzie zmiana, ale zobaczymy. Czy w polityce amerykańskiej obowiązuje ciągłość? Mam na myśli to, czy na przykład nasze umowy międzyrządowe, w szczególności ta bardzo ważna, energetyczna, dotycząca na przykład energii atomowej, pozostają w mocy, jeżeli zmieni się administracja? Ja myślę, że na głównym tematów bezpieczeństwa w energię, inwestycji, w handlu między Stanami Zjednoczonymi a Polską nie będzie duże zmiany, jeżeli mamy zmianę administracji do nowe z wiceprezydentem Biden, bo generalnie stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Polską są ważne. Oczywiście to jest więcej niż jedna administracja, jest więcej niż jeden rząd. To jest taki długo terminowa taki współpraca militarna, gospodarka i nie widzę ogromne, gwałtowne takie zmiany, jakikolwiek jest wyniki wybor prezydencki dzisiaj. Które sektory polskiej gospodarki są z punktu widzenia amerykańskiego biznesu w Polsce najistotniejsze, które z nich mogą liczyć w najbliższych latach na najszybszy rozwój? Ja myślę, że usługi chmur, centrum wspólne usługi badań i rozwoju, to będzie kilka takich kluczowych sektor, gdzie ma ogromny potencjał dla wzrostu na stronę inwestycji amerykańskich. Ale też myślę, że coraz więcej polskich firm odnosi sukces na rynek amerykański. Ja myślę, że ten kanał handlu, inwestycje jest coraz szerszy i w moim zdaniem to jest bardzo dobre, bo potrzebne będzie jeszcze więcej inwestycji, jeszcze więcej współpracy, że możemy wrócić do wzrostu po pandemii. Jeszcze więcej współpracy i po pandemii, szczególnie w Polsce przeżywamy teraz coś, co nazywane jest czasami rewolucją odnawialnych źródeł energii. Widzimy tą wielką zmianę, no i konieczność również rozwoju innych form dostarczania energii do polskiej sieci energetycznej. Czy zwycięstwo Joe Bidena mogłoby jakoś przyczynić się, czy jest w ogóle zainteresowanie amerykańskich firm, aby również w ten sektor w Polsce inwestować? Ja myślę, że tak, bo już mamy amerykańskich inwestorów w ten taki sektor, taki ekologiczne takie energie i myślę, że prawdopodobnie będzie trochę zmian globalnych w punktu widzenia jakiejkolwiek administracji w Bidena. Będę chyba bardziej taki otwarty o taki globalny taki program i poparcie dla takiej ten zielona energia. Zielona energia to jest pierwszy pivot, który może nastąpić po ewentualnej zmianie administracji w Stanach. Warto o tym powiedzieć, znaczy warto mówić o tych zmianach, które mogą nastąpić, bo mówi pan o tym, że strategicznie Polska pozostanie ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, chociaż może nieporównywalny na przykład z Chinami, gdzie ten pivot prawdopodobnie także nastąpi, ta zmiana polityki wobec Chin, ale zmiana administracji to często również nawet symboliczne takie zmiany, aby pokazać, że odcinamy się w pewien sposób od poprzednika. Gdzie tego możemy się spodziewać? Ja myślę, że jak już widziałem, na przykład jeden z głównych doradców wiceprezydent Biden, Michael Carpenter, on mówi, jak ważne jest w Polsce
dla Stanów Zjednoczonych. Nie tylko nasze stosunki bilateralne, ale też w ramach NATO, w Unii Europejskiej. Ale ja myślę, że najbardziej taki pozytywny sygnał będzie brak dużych zmian. Nie, bo jest taka dyskusja, czy będzie nowe kwestie wiz, albo wycofane amerykańskie wojska w Polsce. I moim zdaniem to nie ma żadnej szansy dla takich. Jeżeli jest zmiana administracji, ja myślę, że kontynuacja będzie obecna takiej polityki o bezpieczeństwo, o współpracy w sektorze energii. I nie widzę taki ogromny taki zmian. No, co będzie tam na przykład pozytywny taki akcentów z pierwszych 100 dni nowej administracji w kierunek w Polsce? Ja nie wiem, co mogło być, ale jestem pewny, że jeżeli jest nowa administracja, będzie chciał podkreślić, że nasze stosunki są bardzo ważne w każdym sektorze, w każdym sferze i ale ja myślę, że brak niespodzianki będzie najlepsze wyniki wyboru. Panie prezesie, proszę powiedzieć, wracając do tematu amerykańskich żołnierzy w Polsce, czy polskie firmy w jakiś sposób zarabiają na ich obecności? Ja myślę, że tak, ale to jest kwestia takiej obecność wojsk amerykańskich w Polsce to jest taka sprawa, taki rząd do rząd i jakie są warunki, jakie jest możliwe dla polskich firm sprzedać usługę i towaru. Ale też polski firm też, jak ja rozumiem, buduje, jest ogromne inwestycje na stronę NATO, modernizacje w baz lotnisk, bazy wojskowe, taki teren dla taki training i tak dalej. I też to jest jeszcze jedna możliwość dla polskich firm i polskich pracowników zarabia na obecność amerykańską. Ale ja myślę, że będzie coraz więcej. Kiedy mamy trochę więcej czas, ja myślę, że będzie coraz więcej możliwości dla polskich firm, bo będzie faktycznie tańsze z punktu widzenia amerykański i polski rząd, że największy procent towaru i usługi, jak możliwe, będzie źródło będzie tutaj w Polsce. Ja dodam tylko, że specjalne szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania zamówień ze strony amerykańskiej armii w związku z jej obecnością w Polsce prowadzi w Ministerstwo Rozwoju. One są przeprowadzane. Tak. Po to, aby poznać na przykład warunki uczestniczenia w takich kwalifikacji, a także każdy, kto wyjeżdża na Mazury w okolicy bazy w Orzeszu, widzi, że tam również infrastruktura jest przygotowywana dla ciężkiego amerykańskiego sprzętu. Panie prezesie, długa noc także zapewne przed panem, bo domyślam się, że nie będzie pan spał długo, żeby zobaczyć jak najszybciej, kiedy, kto zostanie nowym prezydentem, kiedy możemy spodziewać się wyników. Ja myślę, że to będzie kwestia takiej frekwencji. Czy mamy taki sygnał kluczowy, taki stan, taki swing state, czy już jest zdecydowane takie zwycięstwo, gdzie ten dodatkowy taki pocztowy taki balet nie mogę zmienić wyniki. Ale myślę, że to będzie kwestia też jutro o 7:00. Są organizowane prace, taki lokal wyborczy, bo pamiętaj, że każdy stan ma trochę inny taki system. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był Tony Hash, prezes Rady Dyrektorów Izby Amerykańskiej w Polsce. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.